Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór. Nazywam się Wojciech Pecka, zajmuję się socjologią zmian klimatu. Dzisiaj wieczorem będziemy rozmawiać z klimatologiem Józefem Pechą ze Słowackiego Instytutu Hydrometeorologii. Cześć Józefie, dobry wieczór. Dzisiejszym tematem jest, czy kultura ma swoje miejsce w zmianach klimatycznych. Ja widzę, że na Słowacji występuje pewien taki fenomen, że artyści zajmują się tą kwestią zmian klimatu, ale również kontaktują się z fachowcami, ze specjalistami z tej dziedziny, żeby mieć jakiś kompleksowy ogląd tej sytuacji, żeby się dobrze orientować. Więc skupiając się na tym głównym kręgu tej tematyki, czyli na kulturze, chcemy troszkę się skoncentrować na tym, w jaki sposób nauka traktuje kryzys klimatu, co nam może powiedzieć. A więc Józefie, na początku, dlaczego należy się zajmować zmianami klimatu? Co w tym jest najważniejsze z punktu widzenia klimatologa? Tak bardzo prosto słowem wstępu, zmiana klimatu jako pojęcie zaczęła być stosowana jeszcze gdzieś w latach 70. i trwało około 30 lat, zanim ludzie zrozumieli to pojęcie, w jaki sposób wiąże się z naszym życiem. W tej chwili te zmiany są widoczne już tak wyraźnie, są tak widoczne na całym świecie, również w Europie Środkowej, w Czechach czy na Słowacji, że już nawet nie trzeba wyjaśniać, co się dzieje, w jaki sposób do tego dochodzi, ale jeszcze do tego wrócimy. Natomiast należy powiedzieć, że ta akceleracja zmian, które odczuwamy na całej planecie, myślę, że już zasługują na to pojęcie kryzys klimatu, ponieważ specjaliści na podstawie obserwacji skutków na naszej planecie oraz wpływu na życie zaczynają prowadzić bardzo poważną dyskusję na temat tego, że jest to problem egzystencjonalny dotyczący życia nas wszystkich, jak i również wszystkich formacji przyrodniczych. Wzrastają ekstremalne zjawiska przyrodnicze i w zasadzie wszystko, co się w tej chwili pojawia, łączy się z powagą tej sytuacji oraz z tym, jak ona może jeszcze się zmienić, może być jeszcze drastyczniejsza w drugiej połowie stulecia i jakie należałoby przedsięwziąć środki. Jeśli mówisz o tych problemach, które nadchodzą, to co one oznaczają dla nas jako społeczeństwa, co jest najważniejsze, co nam najbardziej zagraża, czego powinniśmy unikać? Kryzys klimatyczny albo zmiana klimatu to przede wszystkim kwestia źródeł, natomiast przyczyny zmiany klimatu są już dosyć dokładnie opisane. Jest to zwiększenie stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze i bardzo szybko zmieniające się strefy klimatu, zmiany klimatu powodują problemy z wodą w wielu regionach świata. Wysychają duże części kontynentów i to łączy się również z tym podstawowym źródłem, które jest kołem zamachowym całej gospodarki. Tu mówię o wodzie oczywiście. Woda jest podstawowa dla całego łańcuchu gospodarki od produkcji po bezpieczeństwo narodowe i jeżeli będziemy mogli
podeprzeć się jakimiś konkretnymi przykładami, to należy tu wspomnieć na przykład o Brazylii, gdzie już odczuwalne jest takie załamanie, oczywiście nie tylko zmiana klimatu się do tego przyczyniła, ale również inne czynniki. A więc myślisz, często same problemy to jest temperatura, ale ta temperatura właśnie zmienia funkcjonowanie i może destabilizować nasze społeczeństwo. Możesz to w jakiś sposób, to o czym mówimy, nakreślić w jakiejś szerszej perspektywie? Może zilustrować czymś? Tutaj mamy przygotowane takie plansze, żebyśmy mogli przedstawić to, o czym rozmawiamy. Czy widzisz? Tak, widzę, dziękuję. To, co widzimy w tej chwili na wykresie, to jest długotrwała rekonstrukcja temperatury globalnej na podstawie temperatur oceanów w długiej perspektywie czasowej i jest ściśle powiązana z tą temperaturą globalną. I tutaj jest to taka długotrwała konstrukcja ekstensywna w bardzo długiej perspektywie czasowej i widzimy tutaj, że średnia temperatura powietrza przed 50, 60 milionami lat na początku eocenu była o wiele niższa. Potem widzimy w wyniku tych ruchów tektonicznych po prawej stronie mamy przedstawione obecne zmiany i ich szybkość oraz scenariusze, które mogą być realne w tym stuleciu. Mamy tutaj też jeden z takich bardziej pesymistycznych scenariuszy, RCP-5, więc tutaj mamy wzmocniony efekt emisji gazów cieplarnianych i ta trajektoria, która jest tutaj widoczna, zmienia się w trakcie kolejnych wieków i możemy się zbliżyć do tych epok na odcinku 65 milionów lat i my możemy osiągnąć ten punkt w ciągu 100-200 lat. Natomiast wcześniej te zmiany przebiegały na przestrzeni tysięcy lat. Natomiast tutaj nie chodzi tylko o to ocieplenie, ale przede wszystkim o tę niebezpieczną prędkość, ponieważ ekolodzy twierdzą, że maksymalny limit adaptowania się do tych zmian to jest 1 stopień w ciągu 100 lat, a od początku XX wieku temperatura na naszej planecie wzrosła właśnie o ten 1 stopień, a przed nami jest 4-5-krotnie szybsze ocieplanie się. Przepraszam, może przejdziemy do innego grafu. Tu widzimy ostatnie 11 tysięcy lat holocenu, więc może moglibyśmy skupić się na tym, co oznaczają dla nas poszczególne scenariusze, zwłaszcza w kontekście tego naszego okresu międzylodowcowego. Widzimy tutaj temperaturę powietrza w ciągu ostatnich mniej więcej 12 tysięcy lat. Jest to okres, w którym rozwinęła się współczesna cywilizacja. Od tych najstarszych kultur antyku po współczesną, więc tutaj mniej więcej w tym okresie
8, 6 tysięcy lat przed naszą erą. I tu widzimy w tej ostatniej części grafu, ta niebieska część, to jest właśnie to ocieplenie z mniej więcej ostatnich 120 lat, czyli od początku XX wieku. Jest to taka pomoc wizualna, która widzom pozwala zobaczyć, że ta niebieska część jest bardzo nienaturalna, ponieważ jeśli byśmy zliczyli skuteczność tych wszystkich poprzednich okresów, to ta krzywa powinna lekko spadać w dół. Natomiast niestety w efekcie działalności człowieka, który zaczął wykorzystywać paliwa kopalne, zaczyna się ulatniać o wiele więcej dwutlenku węgla do atmosfery i ta krzywa wzrasta. Obecnie decydujemy, w jaki sposób mamy rozwiązać ten kryzys, ponieważ przyczyną są efekty spalania i mamy do wyboru, czy będą to bardziej radykalne rozwiązania ograniczające emisję gazów cieplarnianych i wtedy możemy oczekiwać ocieplenia w ramach tego scenariusza zaznaczonego na czerwono. Natomiast jeżeli będziemy zachowywać się tak jak dotychczas, to możemy dojść aż do tej górnej granicy czarnego scenariusza 8.5. Natomiast trzeba powiedzieć, że są to wyniki, które były opublikowane w ostatnim raporcie Międzynarodowego Panelu do Spraw Klimatu. Natomiast nowa generacja modeli klimatycznych traktuje ten czarny scenariusz o wiele bardziej prawdopodobnie. Ma on już mniej więcej 6 stopień prawdopodobieństwa i pewnie w kolejnym raporcie tak będzie. Często w związku ze zmianą klimatu mówi się o takich punktach zwrotnych, o tym, że ten system zachowuje się trochę obciążająco. Czy mógłbyś wyjaśnić, co to oznacza oraz powiedzieć coś o mechanizmach kaskadowych w tym systemie i przybliżyć, czym one właściwie są? Długo się już o tym dyskutuje. W zasadzie można powiedzieć, że dalsze ocieplenie może powodować, dobrze powiedziałeś, kaskadę tego długotrwałego skutku, ponieważ na planecie mamy określone mechanizmy utrzymujące ten globalny termostat na takim poziomie, który pozwala istnieć życiu na planecie. Czasami to zamarza, czasem również wyparowuje, ale większość oceanów jest w stanie ciekłym. Natomiast jeśli chodzi w tej chwili o rozproszenie tej temperatury globalnej, to jest to mniej więcej 13-14 stopni. Mamy kilka mechanizmów, które w trakcie ewolucji całej planety skupiały się na tym, żeby ta temperatura właśnie była na tym poziomie mniej więcej. Przede wszystkim jest to mechanizm, który pochodzi z biosfery, tak zwany globalny cykl węglowy, a niektóre komponenty tego cyklu węglowego, na przykład lasy tropikalne, oceany bądź związany dwutlenek węgla, jeśli te źródła dwutlenku węgla w związku ze zmianami klimatu, jeśli te
te pochłaniacze dwutlenku węgla zostaną w jakiś sposób naruszone, więcej zacznie się go dostawać do atmosfery, to ten system permafrost może mieć naruszoną tę stabilność i to ocieplenie będzie na tyle szybkie, że będzie się samo napędzało. Można to wyjaśnić na przykładzie lasów tropikalnych, które podobnie jak permafrost również pochłaniają sporo dwutlenku węgla. Na przykład dżungla amazońska jest drugim takim zbiornikiem i ona już chyba osiągnęła ten punkt krytyczny albo straciła tę stabilność, ponieważ mówi się, że po roku 2005 już kilka razy pojawiły się tam duże susze i te dziewicze lasy muszą zawierać mnóstwo wody, żeby ten dwutlenek węgla mógł wsiąkać w glebę. Wtedy przebiega bardzo intensywna fotosynteza, kiedy pojawia się tam susza, pojawiają się wysokie temperatury, wtedy dżungla amazońska zamiast pochłaniać dwutlenek węgla z atmosfery, emituje go. Oczywiście rośliny mniej transpirują wtedy i w wyniku większej suszy, wyższych temperatur, spora część tej dżungli może spłonąć w pożarach. Systemy te przy pewnym ociepleniu mogą zacząć w ten sposób ginąć, a ten dwutlenek węgla może sprzyjać kolejnemu ociepleniu, więc te nasze antropogenne emisje będą wspierane jeszcze przez kolejne. To widzimy również w przypadku permafrostu, kiedy na bardzo dużej powierzchni uwalnia się metan, który również może przyczyniać się do ocieplenia w danym regionie i to może być takie błędne koło. To są takie mechanizmy, które opisują właśnie tę nieliniowość. Im więcej takich efektów domina, łączy się z tym ocieplenie może być szybsze i mniej kontrolowane. Co w takim razie, jeśli oznaczają te poszczególne scenariusze dla nas, dla regionu Europy Środkowej? Jeżeli spełnilibyśmy cel porozumienia paryskiego, to co oznaczałoby to dla nas? A co oznaczałoby, jeśli nie spełnilibyśmy tego limitu? Czy znaleźlibyśmy się na poziomie tego stopnia 8,5? Ta nieliniowość, co dla nas oznacza? Jest to, jeśli mogę powiedzieć, jeden z mniejszych bądź większych błędów praktyki hydrometeorologicznej, klimatycznej. Mówimy tutaj o takim dwustopniowym ociepleniu. Myślę, że ten zakres w niektórych regionach potrafimy jakoś ramowo opisać, że będą wyższe temperatury, wydłuży się okres wegetacji, będą susze, ale mogą się również pojawić takie ekstremalne sytuacje, że jak silniejsze burze, ulewy i inne. Ale dokładny zakres skutków oddziaływań dla Europy Środkowej może mieć dwustopniowe bądź wyższe ocieplenie. W tych scenariuszach klimatycznych, które są opracowywane na podstawie modeli regionalnych bądź są wykorzystywane studia wpływów, ale ten rozwój
tych modeli jest uzależniony od ilości, których bardzo dużo na początku jest potrzebnych, tych danych wejściowych. Więc my tego modelu dla Europy Środkowej bądź też Republiki Czeskiej czy Słowackiej nie możemy dokładnie opracować. Przewidujemy, że będą to raczej negatywne skutki właśnie ze względu na te ekstrema, które już zaczynają być potwierdzane przez konkretne wydarzenia. W tej chwili troszkę przeszliśmy do problematyki tego, co już jest odczuwalne, co widzimy. Może należałoby przybliżyć, w jaki sposób nauka podchodzi do tego stanu, jakie dane są potrzebne, żeby można opracować prognozy tych niekorzystnych zmian. To jest bardzo rozległe pytanie może i kwestia może zacząłbym od obserwacji meteorologicznych, które są prowadzone już od połowy XIX wieku na naszej planecie, więc już ponad 170-180 lat. I te systemowe obserwacje na terenie Europy bądź Stanów Zjednoczonych prowadzone od początku wieku dostarczają nam dane, które wraz z danymi paleologicznymi ciągle rosną, pozwalając nam opisać ten stan historyczny, tę historyczną zmianę klimatu, zmianę pogody, ale również mamy klimatologię, która korzysta z tak zwanych proxa danych i tutaj chodzi o te czasowe analogie korzystane z tych danych zastępczych, które pozwalają nam przewidzieć, co w tym systemie przy dużym ociepleniu może się pojawić. Natomiast jeśli chcielibyśmy coś wiedzieć o przyszłości, to meteorologia korzysta z kilku, z większej ilości rodzajów prognoz, a we współczesnych czasach zaczęto stosować modele matematyczno-fizyczne, numerologiczne i te modele numeryczne stały się również podstawą modelowania klimatu, które dość dokładnie opisują fizykę, ocieplenie atmosfery, cyrkulację oceanów oraz częściowe zmiany można również rozpatrywać w dość długim okresie czasowym w tych modelach i opisują one ten staw dosyć precyzyjnie. Czasami narzekamy na te prognozy i twierdzi się, że nie potrafimy przewidzieć pogody na najbliższe 3-4 dni. Natomiast model klimatyczny nie musi być na tyle dokładny, ponieważ nam nie chodzi o określenie dokładnej temperatury, jaka będzie za 50 lat. Natomiast chodzi nam tutaj o ten zakres statyczny temperatur, powiedzmy w horyzoncie czasowym 30 lat od dnia dzisiejszego. I to staramy się modelować, korzystając z danych geofizycznych, które wprowadzamy do modelu dla danego regionu. I tu możemy wprowadzić konkretne stężenie, na przykład dwutlenku węgla i staramy się, żeby ten model funkcjonował w tych warunkach. A ponieważ fizyka będzie funkcjonować tak samo za 50 lat, więc tutaj mamy duży zbiór statystyczny danych, jakie mogą pojawić się za 50 lat w różnych częściach planety. Natomiast nie chodzi tutaj o konkretne temperatury w konkretnych miejscach. Jest
sporo takich wiodących organizacji, na przykład Europejskie Centrum Prognoz, i wszystkie one mają własne modele, modele globalne, których dzisiaj już mamy ponad 50, i w ramach tego globalnego modelu można również pracować na modelach regionalnych, regionalnych modelach klimatycznych odnoszących się już do konkretnych regionów, nawet państw, i można tutaj modelować konkretne warunki klimatu w perspektywie 100 lat. Można tutaj modelować również konkretną sytuację, konkretne zdarzenie w jakimś roku w przyszłości. Nas na przykład interesuje, jakie będą średnie temperatury za 100 lat, czy będą wyższe, czy niższe, jakie będą. I właśnie na podstawie takich to danych końcowych możemy potem z kolei prognozować kolejne informacje, jak intensywne będą burze, jakie intensywne będą tajfuny, w jakim stopniu zmieni się cyrkulacja powietrza w różnych częściach Europy. Możemy modelować, oczywiście biorąc pod uwagę pewne nieścisłości. Te nieścisłości też potrafimy określić i możemy powiedzieć, na ile one mogą mieć wpływ na efekty, ale całe to modelowanie geofizyczne oparte jest na danych, które są początkowo wprowadzane do tego modelu. My obecnie staramy się obecnie nie tylko ulepszać fizycznie te modele, ale również wprowadzać coraz lepsze dane, więc czym lepszy jest globalny monitoring planety, im więcej wielkości możemy analizować i przestrzennie również je obserwować, to okazuje się, że tym lepsze jest modelowanie. Im bardziej kompleksowe jest to globalne obserwowanie, tym lepsze scenariusze możemy opracować na podstawie modeli. I niestety mamy również taką przykrą informację, że im te modele są dokładniejsze, tym gorsze są perspektywy. A jeżeli chodzi o jakieś porównanie tych prognoz w poszczególnych modelach, to w latach 70., 80. były prowadzone próby przewidywania jakichś temperatur globalnych. Czy znasz, w jaki sposób to się kształtowało w porównaniu z faktycznymi obserwacjami? Dobre pytanie. Niektóre modele były naprawdę bardzo dobre, na przykład modele amerykańskiej NASA, Jamesa Hansena, który opracował pierwszą taką prognozę gdzieś końcem lat 70., a potem sukcesywnie ją aktualizował. Jeżeli porównamy jego prognozę wzrostu temperatury globalnej z tym, co się stało, to faktycznie to się dosyć dokładnie sprawdziło. Są tam minimalne odchylenia. I to, co analizowaliśmy, co dotyczyło Słowacji w latach 90., to te scenariusze też mniej więcej się sprawdziły. Powiedzmy, że w pewien sposób ta dokładność modeli jest dobra. Więc niektóre rzeczy trafiliśmy, ale nie tak dobrze jak James Hansen, ale jest to spowodowane tym, że korzystaliśmy z regionalnych modeli klimatycznych, które jeszcze wtedy nie były tak dobrze przygotowane, a geografia Europy Środkowej jest o wiele bardziej skomplikowana, dużo trudniej się tutaj
pracuję z tymi modelami. Mamy tutaj Alpy, Karpaty, Masyw Czeski, więc jest to bardzo zróżnicowany region i ten model nie potrafił ująć wszystkich tych szczegółów, w związku z czym pokazał troszkę niższy wzrost tej temperatury, natomiast ten realny stan jest nieco gorszy niż przewidywaliśmy. Więc chciałbym teraz zapytać, jaki jest zakres tego? Głównie nie został ujęty trend wzrostu temperatury wiosną i latem, a teraz niestety w ostatnich 20 latach jesteśmy świadkami takiego dosyć niekorzystnego rozwoju, że często po bardzo ciepłych, suchych, z małą ilością śniegu zimach dosyć szybko pojawia się susza wiosną, co nie działo się wcześniej, ponieważ przede wszystkim zimy były bardzo śnieżne, a jeśli nie było śniegu, to dość dużo padało, więc po takich łagodnych zimach często już wczesną wiosną, w marcu, w kwietniu mamy dosyć duże okresy suszy i niestety ten brak opadów powoduje to, że nie są uzupełniane zasoby wody i tutaj te łańcuchy już przechodzą z roku na rok, więc w naszym regionie nie przewidziano, że te susze pojawią się tak szybko. Więc jeżeli chciałbym troszkę wrócić do tej niedokładności, to czy te obecne modele, jeśli chodzi o modele globalne, to w skali całej planety są one już dokładniejsze, ale jeśli chodzi o te modele regionalne, są mniej dokładne? Tak, ale pomimo, że te regionalne modele klimatyczne są ciągle lepsze, to te limity prognoz w modelach lokalnych ze zróżnicowaną orografią w pewien sposób wiąże się z charakterem powierzchni ziemi, również z terenami rolniczymi. Nie potrafią te modele uchwycić śniegowe pokrywy w okresie zimowym i również jest taki problem, że w tych starych modelach w większości nie można było uchwycić braku wody w powierzchni ziemi i nie potrafiły tego transformować do atmosfery, więc nad suchą powierzchnią nie był wykazany wzrost tej temperatury, ale mamy dobrą informację, że te regionalne modele klimatyczne bardzo szybko się poprawiają. Poprawia się również jakość tych danych wejściowych, więc przewidujemy, że w przyszłości ta dokładność będzie się bardzo szybko poprawiała. Jeśli chodzi o te modele klimatu, to wiele rzeczy nie można w nich ująć. Jak powinniśmy sobie wyobrazić taki model klimatyczny? Mówiłeś tutaj o pewnych brakach. Natomiast co jest wprowadzane właściwie do tych symulacji od fizyki atmosfery, hydrosfery? Jakie są jeszcze inne czynniki? Obecna generacja tych modeli klimatycznych jest już bardzo skomplikowana. Te najnowsze wersje modeli cyrkulacyjnych w zasadzie mają już bardzo dobrze i fizykalnie i w innym ujęciu, na przykład klimatycznym, te wszystkie dane wstępne, to zostało już, ta fizyka atmosfery już w latach 60., 70. została dobrze opracowana.
stopniowo, na przykład na początku lat 80. połączono część atmosferyczną modelu z oceaniczną, ponieważ ocean jako znaczący rezerwuar temperatury jest bardzo ważny w tym modelu globalnym i jest w stanie pochłaniać bardzo dużo dwutlenku węgla. Potem zostały wprowadzone inne elementy. Oczywiście w tej chwili to ciągle jeszcze jest rozbudowywany ten globalny wzrost temperatury, wpływ orografii, ale głównie hydrosfery na planetę, na kontynenty, na również topnienie lodowców. Natomiast jednym z największych wyzwań, które ciągle jeszcze są przed nami, to jest również matematyczne opracowanie tego cyklu węglowego, jeśli chodzi o biosferę, i to zostało włączone do tych modeli globalnych w latach 80., 90. Natomiast bardzo znaczące jest to, że dzisiaj te poszczególne systemy, bądź podsystemy, ponieważ każdy taki model ma więcej takich podsystemów, które są wzajemnie połączone. Natomiast niektóre reakcje na ocieplenie, na przykład emisja dwutlenku węgla bądź też topnienia wiecznej zmarzliny, jest wprowadzana do tych modeli jako jedna liczba. Jest to na przykład współczynnik przeliczania reakcji. I tutaj mamy wielkości, które zostały fizykalnie opisane w tym modelu za pomocą częściowych równań matematycznych. Dzisiaj jeszcze niektórych rzeczy nie potrafimy dokładnie opisać, jak na przykład permafrostu, cyklu węglowego, biosfery oraz innych. Mamy tutaj pozytywne, negatywne sprzężenia, informacje zwrotne. Mamy tu wartości liczbowe wynikające z obserwacji, ale wciąż czekamy jeszcze, kiedy będziemy mogli kolejne kwestie ująć numerycznie, wprowadzić do tych modeli. A jakie widzisz w tej chwili wyzwania dla modelowania klimatu? Może ogólniej, jak myślisz, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o badanie zmian klimatycznych? Myślę, że jedną z najbardziej interesujących rzeczy, które w tej chwili są punktem zainteresowania wszystkich tych centrów modelowania, to jest to, czy to szybkie ocieplanie się będzie wpływać na atmosferę, na koncentrację pary wodnej w niej, ponieważ oczywiście ocieplenie powoduje ocieplanie się powierzchni oceanów, powierzchni ziemi, woda paruje do atmosfery, a więc szuka się sposobów, jak to dokładniej opisać, jakie to będzie powodowało konkretne reakcje, na przykład deszcze nawalne, burze, więc w jaki sposób te zjawiska będą nadal wpływać na te systemy dynamiczne, czyli na przykład tajfuny, w jakim stopniu będą miały wpływ na ich siłę destrukcyjną, niszczącą.
a taką natomiast wyzwaniem tutaj dla tego modelu klimatycznego jest opracowanie w ramach sezonów poszczególnych, jak tego, do jakiego stopnia ten ta powierzchnia Ziemi reaguje na to, czy jest śnieg, czy go nie ma i jak reaguje w ramach tych innych sytuacji i jaki ma wpływ na ten ostateczny efekt. Dla mnie takim wyzwaniem jest to, by w ramach tego systemu klimatycznego, kiedy mówiliśmy o tej nieliniowości, istnieje wiele takich pozytywnych sprzężeń zwrotnych. Chodzi o to szybkie przyspieszenie, ale pozytywne jest to, że im cieplejsza jest powierzchnia i mniej śniegu jest w tych regionach polarnych, tym szybciej ta powierzchnia ociepla się wiosną. Natomiast chodzi tutaj o uwalnianie się metany z tej wiecznej zmarzliny, co z kolei może powodować to, że nie będzie przyspieszało to ocieplenie. Znamy już około 40 takich czynników, które mogą wyraźnie wpływać na dalsze ocieplanie się planety. I tutaj zwiększone stężenie dwutlenku węgla powoduje kolejne jakieś takie powiązania fizykalne, więc myślę, że to wszystko jest wyzwaniem dosyć bliskiej przyszłości i należałoby to wprowadzić do tych modeli, czy przez jakieś równanie matematyczno-fizyczne. Możemy w tej chwili teraz przejść do tego właściwego tematu dyskusji, więc chodzi tutaj zarówno o ryzyka, ale również jakieś takie niepewności, niedookreślenia, które tutaj. Więc tutaj pytanie jest jasne, jak sądzisz, jaką rolę, jaka jest rola kultury w epoce zmian klimatu. Myślę, że bardzo ważną, ponieważ kiedy dotychczas o tym rozmawialiśmy, to o czym rozmawialiśmy do teraz, to była takie fachowe informacje meteorologiczne, a teraz musimy wszystkie te informacje, które być może dosyć szczegółowo zacząłem analizować, należałoby upowszechnić wśród ludzi w taki sposób, żeby mogli to zrozumieć. I myślę, że kultury, każda forma kultury, a nawet sztuki ma taką możliwość, żeby zmaterializować w jakiś sposób tę nadchodzącą zmianę, obraz tej zmiany, może przedstawić w jakiś konkretny i bardzo nacechowany emocjami sposób. Może to być swoistego rodzaju memento dla ludzi, coś, co będzie zapadało w pamięć, więc to dzieło artystyczne chce mi coś przekazać. Myślę, że kultura, wszystko jedno, czy będzie to film dokumentalny, czy jakiś zapis wideo, posiada taką siłę, że przyciąga bardzo duże kręgi osób, opowiadając o tym, co nadchodzi, i potrafi to przedstawiać w takiej formie na tyle uproszczonej, że będą to mogły zrozumieć również szerokie masy.
I myślę, że kultura ma również ogromne pole do popisu tutaj i ambicje, żeby zrobić to, co nie udało się do tej pory specjalistom, naukowcom. Myślę, że bardzo wielu naukowców odrzuca możliwość wchodzenia w tę strefę aktywności, komunikowania się, czy to ze zwykłymi ludźmi, czy politykami, ponieważ mają dosyć roboty z tym, co jest przedmiotem ich zainteresowania, pracy. To jest dosyć skomplikowana dziedzina, więc jeśli mieliby jeszcze wyjaśniać to, do jakich wniosków dochodzą, to faktycznie nie starczyłoby im czasu. Natomiast jeśli jakiś na przykład niemiecki klimatolog dojdzie do jakichś wniosków, co się dzieje, to moim zdaniem powinien informować opinię społeczną o tym. Natomiast tak się niestety nie dzieje. Natomiast kultura, słowo pisane, również obraz mają taką ambicję, żeby przekazywać informacje o tych zagrożeniach w dosyć prosty sposób, żeby ludzi informować o tym, co się dzieje. Więc to byłaby jedna z roli kultury, twoim zdaniem, że jest jakimś pośrednikiem pomiędzy nauką a udostępnianiem ludziom wiedzy, co realnie oznaczają zmiany klimatu, ocieplanie się o kilka stopni temperatury. I nie musi to być jeszcze rozumienie tego, co się dzieje, ale sporo również się mówi o tym, że jeśli się obserwuje te zmiany, że jeśli w ostatnich dziesiątkach tysięcy lat w eocenie była taka stabilizacja, a w antropocenie ten przeskok jest tak duży, że w zasadzie możemy mówić o nowym świecie, więc teraz przychodzi mi do głowy, że rola kultury polega nie tylko na udostępnianiu, rozumieniu tej wiedzy, ale również na tym, w jaki sposób mamy starać się przeżyć, w jaki sposób musimy się wspólnie zmieniać, żebyśmy mogli po prostu przeżyć. I to są bardzo radykalne takie działania. Natomiast nauka chyba nie jest w stanie powodować takich zmian. Zgadzam się, pewnie tu nie będę bardzo dokładny, ale często mówi się o tym, że kultura albo środowisko kultury, kręgi kultury, w tym filozofowie, powinni zaoferować jakąś alternatywę wobec tego obecnego systemu, który jest oparty na wykorzystaniu zasobów naszej planety. Widzimy to wszędzie, jeśli przejdziemy się po centrach handlowych, jeśli będziemy oglądać telewizję, wszędzie tam widzimy, czujemy. Powiem to. Wszędzie widzimy jakiś taki imperatyw wzrostu, więc w zasadzie w ramach tego systemu jesteśmy skazani przede wszystkim na wzrost ilościowy, ponieważ ekonomia w tej chwili jest tak ukierunkowana, że powinna tworzyć zysk dla dużych mas ludzi. A jeśli ten zysk globalny wzrośnie o 3%, mam nadzieję, że tutaj nie puściłem wodzy wyobraźni, jeśli chodzi o tę liczbę, to system prawdopodobnie nie będzie zdolny już
zaoferować całego tego zakresu usług, od którego oczekujemy na odpowiednim poziomie. Więc tutaj pewnie by było potrzebne w ramach nauk humanistycznych, kultury jako takiej, zdefiniować, opracować nowy jakiś system społeczno-ekonomiczny, który potrafiłby zareagować na te nadchodzące wyzwania, na ten ciągle bardziej ekstremalny klimat, a równocześnie rozwiązać ten syndrom nadprodukcji oraz nadkonsumpcji, ciągłego zadłużania się ludzi, gonitwy za czymś, co być może jest zupełnie iluzorycznym celem. Ale myślę, że to jest dyskusja bardziej już dla psychologów, socjologów, naukowców z dziedzin humanistycznych, nie dla klimatologów, natomiast dla naukowców, specjalistów z innych dziedzin humanistycznych, którzy powinni zdefiniować, jak mógłby wyglądać nowy system społeczny, który nie będzie oparty na rozwoju ilościowym, ale jakościowym, bo tego nam dosyć brakuje. U nas również w naukach społecznych i w tych debatach o antropocenie mówi się, że w tych ostatnich 200 latach dominuje ten system oparty o paliwa kopalne, o spalanie paliw stałych i to się wiąże z tym systemem klimatycznym, że wciąż mamy tutaj tę opozycję przyroda-natura i w tych rozważaniach społecznych ignorowaliśmy w pewnym stopniu te wpływy, a teraz w antropocenie już nie jesteśmy w stanie tego ignorować i jesteśmy zdecydowani, żeby uwzględnić to nasze połączenie ze światem natury, światem przyrody, natomiast traktowanie kultury nie tylko jako sztuki, natomiast jako pewnego szerszego instrumentu jest możliwością wdrożenia jakichś nowych teorii, nowych nie tylko modeli ekonomicznych, ale również nowej etyki życia. Myślę, że tak, to może jest ta ogromna nadzieja, że jeżeli się nam uda opracować taki nowy system zamiast obecnego, to jest jeszcze pewna szansa, że ta zmiana klimatu w najbliższych dekadach może nas zaskoczyć tym przyspieszeniem i jeżeli będziemy żyli z poczuciem tej groźby, że może nastać to, co najgorsze, czyli po prostu kres tego istniejącego świata, będzie to również upadkiem obecnego społeczeństwa, takie jakie znamy, ale może właśnie dzięki temu powstanie jakaś burza mózgów. Wymyślimy, w jaki sposób możemy żyć dalej i cała ta przestrzeń społeczno-kulturalna będzie zgodna z naszymi oczekiwaniami i będziemy troszkę uwolnieni od tego kontekstu materialnemu, będziemy bardziej skierowani w kierunku tej transformacji duchowej. Ale oczywiście to jest temat na długą dyskusję, ponieważ ogromne pole tutaj do działania pojawia się tutaj
jeśli chodzi o działania pedagogiczne, które są już w pewien sposób napiętnowane tą zbliżającą się katastrofą ekologiczną, więc ludzie powinni dostosować do tego również te swoje horyzonty oczekiwań i to jest coś, nad czym powinniśmy pracować i to, o czym również myślały te wcześniejsze pokolenia, ponieważ nasi przodkowie żyli w cięższych warunkach, ale potrafili się tym cieszyć, potrafili być nawet szczęśliwi. Nie chcę teraz powiedzieć, że XVIII czy XIX rzek to była sielanka, ale ludzie potrafili cieszyć się tym, co mają i żyć skromniej. Więc w każdym razie jest to wyzwanie, żebyśmy starali się szukać jakiejś alternatywy dla tego obecnego systemu. W jakimś szerszym rozumieniu, na przykład mówiąc o Zachodzie, Chinach, gdzie to przyspieszenie konsumpcji jest bardzo szybkie przyspieszenie gospodarki, ale musimy zacząć tworzyć jakieś alternatywy, więc jeśli by podsumować to, co mówią specjaliści, ten panel do spraw zmian klimatu powstał w latach 80. Natomiast od tego czasu wyemitowano do atmosfery ponad połowę tych gazów. Więc teraz mamy jakieś takie informacje, wiedzę naukową, natomiast potrzebne jest podsumowanie. Można powiedzieć, że wiele spraw w obecnych czasach łączy się z tym. Widać, że na przykład kryzys koronawirusa w różnych przedsiębiorstwach wymaga pewnych rozwiązań strategicznych, należy od pewnych rzeczy odejść. Z drugiej strony widzimy jakieś próby ratowania firm w Ameryce. Widzimy te pakiety ochronne dla przemysłu, ale jaką rolę odgrywa właśnie ten kryzys związany z koronawirusem, ten kryzys pandemii obecnie w powiązaniu z kryzysem klimatu? Myślę, że na pewno to się wiąże. Natomiast trudno oczekiwać, żeby koronawirus rozwiązał nasze problemy z wysokim stężeniem i emitowaniem gazów. Natomiast myślę, że ten spadek w tym roku nie będzie jakiś bardzo znaczący. Ale z punktu widzenia tego, jak będziemy postrzegać Europę, będzie to na pewno taka próba odnowy dla Europy, ale również Chiny, Kanada, Australia, jeśli będą się starać jak najszybciej powstrzymać tę emisję dwutlenku węgla, to te stale emisje na pewno nie zostaną powstrzymane bardzo szybko, ale w dłuższej perspektywie może się tak stać. Natomiast ten kryzys pandemiczny na pewno, tak jak na wiosnę, kiedy zostaliśmy zamknięci, odizolowani w domach, zaczęliśmy się zastanawiać, jak to będzie. Natomiast Nowa Zelandia, Australia, te obostrzenia mają przewidziane aż do połowy przyszłego roku. Natomiast okazało się, że potrafimy żyć
o wiele bardziej oszczędnie, potrafimy oszczędzać źródła, nie musimy konsumować tylu towarów już tak dużo, nie latamy samolotami. Również niektóre usługi kurierskie zanotowały wzrost swoich obrotów, więc to tempo ekonomiczne spadło, natomiast ta konsumpcja per capita w niektórych krajach spadła. I tutaj mogliśmy zobaczyć, jak wygląda ten stan kryzysu. Sprawdziliśmy to na własnej skórze, że nie jest to jakiś dramatyczny koniec. I pomimo, że wiele osób narzekało, to jednak społeczeństwo mogło zauważyć, że istnieje jakaś alternatywa. Powoli dochodzimy do końca przewidzianego czasu. Teraz mamy jeszcze troszkę czasu na pytania. Sprawdzę, czy dostaliśmy jakieś pytania mailem. Póki co nic nie widzę, więc chciałbym jeszcze zadać Ci pytanie. Jak zdefiniowałbyś sukces, jeśli powiemy, że teraz jest sytuacja, że nastał kryzys, jak mówią specjaliści do spraw systemów zdrowotnych, ostrzegali już od bardzo dawna, natomiast ich ostrzeżenia były ignorowane, jak się okazuje, więc jak to wygląda w przypadku kryzysu klimatu? Podejrzewam, że klimatolodzy również są ignorowani, tym niemniej ten kryzys się pojawił i w tej chwili mamy jakiś nowy stan. Wydaje się, że jest to jakiś nowy początek, szansa na to, żebyśmy mogli jeszcze opanować ten rozwijający się kryzys klimatyczny. Natomiast jaki horyzont czasowy byłby potrzebny, żebyśmy cokolwiek mogli zrobić? Och, czasu jest bardzo mało, ponieważ ten kryzys klimatyczny przyspiesza i będzie przyspieszał. Mamy tutaj kilka takich bardzo ograniczonych rozwiązań. Myślę, że tutaj ten system społeczny jest niewydolny, więc tutaj konieczna będzie jakaś odnowa, jakiś reset. Tutaj oczywiście edukacja, konieczne jest stworzenie jakichś systemów edukacji, które będą kształtować postawy ludzkie w kierunku odpowiedzialności, odpowiedzialnego kupowania, zrównoważonego wykorzystania źródeł, więc ta droga edukacji będzie na pewno bardzo wolna. Jeśli chcielibyśmy tutaj jakieś szybsze rozwiązania wprowadzić, to nie stawiałbym tutaj na technologie, ponieważ one mogą tylko przyspieszyć jeszcze tę emisję. To, że od 30 lat staramy się wypracować jakieś globalne porozumienie, to też jest pewne memento, aczkolwiek jesteśmy już bardzo blisko tego, żeby w bliskiej przyszłości zacząć realizować jakieś globalne porozumienie, żeby wspólnie osiągać te cele, żeby je też sprecyzować. A jak ja sobie to wyobrażam? Pierwsze i najszybsze rozwiązanie to byłoby przyjęcie tej drogi politycznej, w związku z czym wspierać te partie polityczne, które w swoich priorytetach mają właśnie rozwiązywanie kwestie transformacji ekologicznej, również kwestie rozwiązywania zmian klimatu i które starają się bardzo szybko to forsować. Tutaj bardzo dobrym przykładem mogłaby być dla nas pani premier Nowej Zelandii, która bardzo inspirująco wspiera transformację, ale również poszczególne jednostki.
I chodzi tutaj o taką ogólną odpowiedzialność względem konsumpcji, również nabywania towarów. I oczywiście są kraje, które mają więcej sukcesów niż Słowacja na swoim koncie, którym się udało obniżyć emisję gazów cieplarnianych, wprowadziły również ten inteligentny rozwój. Więc oczywiście uda się to również bez upadku gospodarki, bez upadku społeczeństwa, więc głównie na tym poziomie politycznym należy naciskać na przedstawicieli, żeby obierali drogę takiej szybkiej transformacji. W zasadzie jest dla nas jasne, co mamy robić. Jest dla mnie również jasne, że w ramach konkretnych, określonych działań oświatowych należy motywować do tego, żeby ponownie zacząć się zachowywać z większym szacunkiem dla ogólnie pojętego środowiska naturalnego, ponieważ ten, powiedziałbym, że zamknięty system produkcji, wzrostu i konsumpcji ciągle sprzyja ociepleniu. Wspomniałeś tutaj o jakiejś zmianie takiej osobowej w ramach każdego człowieka, podejściu do konsumpcji, odpowiedzialnego kupowania różnych rzeczy, ale z drugiej strony nie jest z określonego punktu widzenia, jeśli chodzi o produkcję, jeśli będziemy mieć system, który będzie miał w sobie który będzie miał włączoną, wpisaną w siebie troskę o ekosystemy, jeśli będzie oparty o technologie niskoemisyjne, to powstaje pytanie, czy nie jest lepiej, żeby tak to było? Myślę, że to jest połączone, że należy starać się, żeby produkcja była jak najbardziej ekologiczna. Chodzi tutaj zarówno o energię elektryczną, jak i również każdą inną, żeby tutaj nie powstawał ten ślad węglowy, ale powinniśmy również mieszkańców motywować do tego, żeby żyli bezodpadowo, żeby oszczędzali surowce na wszystkich frontach, dlatego że mamy tutaj to równanie. Temperatura świata ciągle wzrasta, a teraz wyobraźmy sobie, że większa część populacji świata wciąż jest jeszcze uważana za stosunkowo ubogą, że w krajach rozwijających starają się ciągle osiągnąć, kraje rozwijające starają się osiągnąć standard Europy i zachodniego świata i myślę, że to są ogromne zasoby. Myślę, że tutaj należy zastanowić się również nad tym i zgadzam się z tym, że z jednej strony należy tworzyć produkcję, która będzie oszczędniejsza wobec źródeł zasobów, a z drugiej strony uniknąć jakiejś zapaści ekonomicznej. Natomiast myślę, że tutaj im więcej my konsumujemy, tym więcej jest wytwarzane, ale myślę, że jeśli znajdziemy taki ekologiczny system konsumpcji, to będzie to również motywowało producentów.
Należy produkować takie wyroby, które mają długi termin ważności, które również będą potrafiły przez długi czas spełniać wymagania tego ostatecznego klienta. Ja na przykład jestem takim klientem, że jeśli kupuję buty, to chciałbym w nich chodzić długo i pomimo, że kupuję buty jakichś markowych producentów, to one wytrzymują pół roku, a wcześniej wytrzymywały przez lat 5. Myślę, że powinniśmy powrócić do tej produkcji opartej na jakości, a nie ilości. I to chyba jest ten priorytet. Ja wrócę jeszcze do tego, że jeśli chodzi o sukcesy, to obecnie Unia Europejska chce być pierwszym wielkim graczem, który będzie neutralny węglowo i do roku 2050 chce osiągnąć taki poziom gospodarki bezwęglowej i czy z punktu widzenia Europy, świata może to, jakie to może mieć skutki dla Słowacji, jak szybko można przechodzić do tych nowych modeli gospodarki. Jeśli mielibyśmy osiągnąć tę neutralność węglową do roku 2050, to niestety, ale jest to niewystarczający cel dla tego stulecia, a myślę, że powinniśmy ten cel osiągnąć jeszcze przed rokiem 2040. Myślę, że kraje europejskie mogą, są w stanie to osiągnąć, głównie jeśli chodzi o ich możliwości technologiczne, natomiast jeśli chodzi o poszczególne kraje, to oczywiście to tempo zmian może być różne, natomiast jeśli będziemy wspierać ochronę starych lasów, ochronę tych pochłaniaczy dwutlenku węgla, które są bardziej skuteczne, jeśli chodzi o właśnie absorpcję dwutlenku węgla, to myśląc o tym globalnym celu moglibyśmy uniknąć nawet tego ocieplenia o 2 stopnie. A jeśli mówimy o Słowacji, z 23 milionów ton moglibyśmy zejść do o wiele niższego poziomu. Dzisiaj wydaje się nam to nierealne, ale patrząc z technologicznego punktu widzenia jest to możliwe, więc zejście do tego poziomu zerowego w skali Unii Europejskiej powinno być osiągnięte w roku 2035, na długo przed rokiem 2050. Ten cel, który mamy obecnie, czyli obniżenie emisji do 65%, jest z punktu widzenia tego, co dotychczas powiedziałem, mało ambitny i powinniśmy starać się o większą transformację, ale tutaj zależy to od wielu tak zwanych dużych graczy. Tutaj przede wszystkim należy wspomnieć o Polsce, ale również Niemcy, Szwecji, Dania, Wielka Brytania, więc myślę, że ta kwestia neutralności węglowej jest tylko odsuwana w czasie. Myślę, że konieczne jest przede wszystkim odblokowanie tego na tym poziomie politycznym, ale myślę, że to również jest
kwestia, którą powinna się zająć kultura, która możemy powiedzieć, że jest pewnym administratorem życia ekologicznego, że tutaj wykorzystuje wiele kanałów i przechodząc już do podsumowania, takie ostatnie pytanie, które mi przychodzi do głowy, kiedy mówimy o tych przyspieszonych zmianach, o tym, ile zostało nam czasu, o tym ostatnim raporcie PCC. O zdolnościach, jak w ciągu tych 12 ważnych lat, które są ważne dla osiągnięcia jakich długotrwałych zmian, więc ten rok 2020, czy on jest w jakiś sposób do przyjęcia, jeśli chodzi o zmiany klimatu? Już od wielu lat mówi się, że każda dekada jest krytyczna dla zmian klimatu, więc ja mam nadzieję, że nawet jeśli, ja wiem, że nawet jeśli do roku 2030 nie będzie jakichś bardzo dużych zmian klimatycznych, to pogorszenie będzie faktem, więc myślę, że nawet w roku 2040, kiedy będzie zaczynać się kolejna dekada po roku 2030, ciągle będziemy mówili o tym, że ciągle to zagrożenie jest bardzo duże. My już dawno przekroczyliśmy tę bezpieczną granicę, więc teraz już nie ma takiego horyzontu czasowego, do kiedy to jest bezpieczne. Teraz już powinniśmy w zasadzie jak najszybciej i jak najprościej starać się ograniczyć korzystanie z paliw stałych, redukować emisje, ponieważ bezpieczną granicę przekroczyliśmy już przed 30 laty, a teraz w tym systemie klimatycznym jest możliwe już tylko, mówi się, że przekroczyliśmy punkt, od którego już, żebyśmy nie przekroczyli punktu, z którego już nie będzie powrotu. A to oczywiście może się stać. Ja nie potrafię sobie wyobrazić, że rok 2020 jest jakiś zwrotny, ale to, co się działo w tym roku na Syberii, w Kalifornii, to już są znaki tego, że ten system klimatyczny zaczyna się bardzo szybko zmieniać. I to, czego spodziewaliśmy się, ale co jest nieprzewidywalne, oddziałuje na wszystkie ekosystemy. I w tej chwili możemy już oczekiwać wszelkich nawet katastrof ekologicznych. Ja jako klimatolog niechętnie słyszę takie opinie, że mamy jeszcze jakiś czas. My, jeśli chodzi o taką zwykłą przezorność, ostrożność, powinniśmy jak najszybciej zmierzać do takiej transformacji, nie wyznaczać tutaj horyzontów czasowych. W roku 2002 jeszcze się mówiło, że rok 2020 będzie ostatnim rokiem, kiedy będzie możny jeszcze możliwy wzrost emisji. Być może w tym roku zanotujemy jakiś mały spadek emisji, ale nie sądzę, żeby on był ani znaczący, ani długotrwały. Dziękuję bardzo za rozmowę. Natomiast będą kolejne wydarzenia w ramach tego programu, będą tam kolejne rozmowy. Można o tym przeczytać na stronach internetowych. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Do widzenia.